Jak pewnie słyszeliście, no bo jest o tym dość głośno, Kaczyński wybrał się na Ukrainę, do Ukrainy. No oczywiście rozmawiał z Zeleńskim. No, szczęśliwy, że Jarosław zbawia świat. No, uśmiechnięty, doceniany, wielki strateg, zbawca, pan umysłów Polaków. Myśli tu, głowi się troi, jak tu pomóc Ukrainie. Oj, także tak, moi drodzy. Także prezes pojechał do tego Kijowa, gdzie publicznie dał do zrozumienia, że cały Zachód, to jest Unia Europejska i NATO, to są tak zwane miękiszony, które dużo gadają, ale jak przychodzi co do czego, to niewiele robią w obronie Ukrainy. W przeciwieństwie oczywiście do naszego nadprezesa, prezesa prezesów, myśliciela, najdzielniejszego z dzielnych. No i oczywiście osób, które mu towarzyszyły w tej wojennej wycieczce do Kijowa. Dlatego to właśnie on wzywa NATO, by wysłało na Ukrainę, jak to określił, misję pokojową, która nie będzie uzbrojona i żeby zrobiła tam porządek. Jak to stwierdził sam nadprezes, że NATO powinna wysłać na Ukrainę uzbrojoną misję pokojową. Zaproponował na wieczornej, oczywiście, konferencji prasowej. Powiem wam tak, słuchając wywodów naszego nadprezesa, to tak jakbym słuchał małych chłopców, którzy bawią się w wojnę i mogą składać takie propozycje. No ale od wicepremiera rządu polskiego tak naprawdę powinno oczekiwać się nieco więcej powagi i bardziej dobranych, odpowiednich słów. Bo nie wiem, czy ten nasz nadprezes, myśliciel, zbawca świata i oczywiście Polski, nie wiem, czy wie, ale misja pokojowa NATO jest możliwa tylko pod aspicjami ONZ. I tutaj jest mały haczyk, bo w ONZ Rosja ma prawo weta. Także w innym przypadku, gdyby tam się pojawiło NATO, oznaczałoby to wojnę z Rosją, wojnę w Europie lub nawet na świecie. Powiem wam tak, to jest podobnie jak z tymi migami, o którym było głośno. Te pisowskie debile stawiają NATO i Unię Europejską w trudnym położeniu. I tak się zastanawiam, czy Kaczyński, nie wiem, chce wojny, chce walczyć w Kijowie. No w końcu jakiś tam pistolecik chyba ma, nie? Także jakby na to nie patrzeć, Kaczyński w ukraińskiej stolicy wzywa na to, by skończyło ze wstrzemięźliwością i poszło z Rosją na pełną konfrontację, choć nie wiem, czy on sobie w ogóle zdaje z tego sprawę, że koszt takiego zwrotu jako pierwsza poniosłaby Polska. Tu się zastanawiam, czy naprawdę Kaczyński nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak większość z was pewnie wie, pod rządami PiS Polska w Unii Europejskiej generalnie skarlała. Znaczy o wiele mniej, niż wynikałoby to z jej wielkości czy lansowania się pisowców. I to jest efekt właśnie antydemokratycznej polityki Kaczyńskiego, niszczenia niezależnych sądów, ograniczenia wolności mediów, nagonek na mniejszości. Z polityki, która w wielu miejscach jest zbliżona z poczynaniami samego Putina. W NATO Polska jakoś utrzymywała swój status kraju poważnie myślącego o bezpieczeństwie.
A ta idiotyczna wypowiedź Kaczyńskiego, polityka, który odpowiada także za kwestie obronności, no, delikatnie mówiąc, poddaje to wszystko w wielką wątpliwość. Który masz numer? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. No oczywiście nie obyłoby się tutaj bez propagandowego, że tak powiem, echa tej wycieczki Kaczyńskiego i Morawieckiego. Na przykład europosłanka PiS już obśmiewa Macrona i Scholza, że czy by mieli odwagę, tak jak sam Jarosław Zbawiciel. Z kolei u Karnowskich ruszyła machina martyrologiczna o odwadze Kaczyńskiego i Morawieckiego. Powiem wam, że jesteśmy świadkami obscenicznego spektaklu na użytek wewnętrzny. A polski obywatel, znaczy może bardziej pisowiec, jak zwykle ma oczy szeroko zamknięte. A dlaczego? A właśnie choćby dlatego. Prezydent Ukrainy ma jaja ze stali i jest odważny. A ten załupieżony pokurcz nie jest odważny. On pewnie tam srał po gaciach ze strachu. Bo tak naprawdę 82 radiowozy pilnowały jego domu, kiedy kobiety wyszły na ulicę walczyć o swoje prawa. Co najmniej 40 policjantów pilnuje codziennie jego domu, a teraz pojechał do Kijowa. To tak w sumie samo się komentuje. I z niego jest niemożliwością zrobić jakiegokolwiek bohatera, bo nigdy nim nie był, nie jest i nigdy nie będzie. Tak powiedziałem, wyjazd Kaczyńskiego do Kijowa to nie jest żadna odwaga, tylko zwykłe awanturnictwo i lansowanie się na tragedii tego narodu. A jeśli jest taki odważny, to mógł się wykazać odwagą i wyjść na przykład do tysięcy kobiet demonstrujących pod jego domem, a nie otaczający się armią pislicji. Bo tak naprawdę wtedy jego domu i jego samego pilnowało więcej policjantów niż broniło żołnierzy podczas napaści faszystowskiej na Westerplatte. I to już chyba o nim wiele mówi. Chciałbym też, żebyście zwrócili uwagę, na wklapie na jego flagi. Zobaczcie, że ten Fleja ma do góry nogami przyczepione flagi, czyli i do góry nogami ukraińską i polską. On nawet nie potrafi flag narodowych przyczepić poprawnie. Się tak zastanawiam, gdzie są ci od jego wizerunku, że tego nie zauważyli, że puścili między ludzi z taką gafą klienta. Zwróćcie też uwagę, że TVP Info swoimi żenującymi paskami propagandy nie pozostawia mniejszych złudzeń, kto jest w tym kraju najwyżej w hierarchii. Nasz dostojny wicepremier oczywiście, jak widzicie, bo jest jako pierwszy. Dziad, który pewnie połowę trasy z Warszawy do Kijowa siedział w pampersie i co pół godziny zapominając w ogóle, dokąd ta wycieczka zmierza. Szkoda tylko, że tego nieszczęsnego Pinokia naszego nie dopisali jeszcze mniejszymi literkami pod oczywiście nad prezesem. Albo nie wsadzili go gdzieś jakiś w trzeci wiersz na samym dole. Oczywiście nad prezes jako główny musiał być z największymi
literami, że prezes pojechał. No i też trzeba przyznać, że TVP stanęło na wysokości zadania. Jak widzicie, narąbali mnóstwo pasków, żeby zasłonić znaczek Kaczyńskiego łączący flagę Opola z barwami Indonezji. Łupieżu no niestety już do końca nie dało się zasłonić, było jego zbyt wiele. No i miny, która zdradza, że człowiek w ogóle nie rozumie, co się wokół mówi. Powiem wam tak, ten cały wyjazd pisowski to jest taki sam sukces jak Szumowski walczący z pandemią, billboardy świętujące przyznanie 770 miliardów z Unii Europejskiej, miliony w portfelach Polaków dzięki Polskiemu Ładowi, guzik obniżający paliwa, ceny paliw, odparcie terrorystów na białoruskiej granicy. To jest mniej więcej ta sama propaganda, te same sukcesy. Nie wiem, być może się mylę, ale wydaje mi się, że tym wyjazdem oni więcej szkody wizerunkowi Polski zrobili niż pożytku. No, Jarosław będzie teraz się chlubił, jak to wybawił Ukrainę i że dzięki niemu Ukraina wygrała wojnę, pogoniła Putina. Będzie coś w tym rodzaju, mogę się założyć. No i oczywiście prośba do was, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Dla mnie to był żenujący po prostu spektakl. No i tym chyba zakończę, także dzięki, piszcie i do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć. Napierdalać od bladego świtu? Gdzie nie podwijam karty na zakładzie, o 7 rano to już w waszym robolskim mniemaniu muszę być nierobem? Już możecie inteligentowi jebać po uszach od brzasku? To wy se czasem kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zasnął dopiero nad ranem. I żebym cię kompletnie spalił w blokach już na starcie. Brudzie kurwa inteligent załatwiony na dzień cały. Wrócicie napierdalać, jak siądę do pracy!